Od początku roku 2018 w całym kraju organizowanych jest wiele wydarzeń wpisujących się w rocznicę stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Kulminacją tych wydarzeń będzie oczywiście 11 listopada. W Ostrowcu Świętokrzyskim ten dzień będzie obfitował w liczne przedsięwzięcia. To jest czas, w którym powinniśmy się jednoczyć, to jest czas, w którym powinniśmy oddać hołd pokoleniom przeszłym, ale to jest też rocznica, która powinna przede wszystkim przypominać nam, że nosimy na barkach ciężar odpowiedzialności za przyszłe pokolenia. Początek miejskich uroczystości z okazji tej wyjątkowej rocznicy to godzina 10:30 i msza święta w kolegiacie świętego Michała Archanioła. Msza celebrowana będzie przez biskupa sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza. Po niej nastąpi uroczysty przemarsz pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego. Następnie stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości w mieście nabierze sportowego charakteru. Po raz szósty odbędą się ostrowieckie biegi niepodległości. Bieg główny o godzinie 13:00. Przewidujemy limit osób około 400. Na chwilę obecną, sprawdzałem przed konferencją, 312 osób zapisanych jest do biegu. Towarzystwo międzynarodowe, zgłaszają się osoby zarówno z kontynentu afrykańskiego, jak i z naszej wschodniej granicy. Także wydaje się, że wysoki poziom tych biegów, ale i mieszkańcy naszego miasta licznie będą w nim brali udział. Wcześniej, bo od godziny 10:00 na Stadionie Miejskim KSZO będzie trwała sportowa rywalizacja dzieci i młodzieży, a przedszkolaki pobiegną tuż po biegu głównym. To będzie coś dla ciała, nie zabraknie też czegoś dla duszy. Na 17:00 zapraszamy bardzo serdecznie do sali kina Etiuda. I proszę Państwa, to trochę takie nietypowe wydarzenie, po raz pierwszy przygotowane przy zaangażowaniu kilkudziesięciu osób. Są to przedstawiciele różnych pokoleń, ponieważ i w widowisku uczestniczą dzieci i młodzież szkolne, ale także osoby dorosłe, w tym również seniorzy z naszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a także, drodzy Państwo, nasi artyści znani nie tylko lokalnie, mam tutaj na myśli pana Andrzeja Chochoła, pana Grzegorza Gołębiowskiego czy pana Wojciecha Sochę. Wsparciem tutaj dla nas takim artystycznym i dużą pomocą jest zaangażowanie wywodzącej się z Ostrowca aktorki Katarzyny Zielińskiej. I drodzy Państwo, próby i prace nad tym przedstawieniem trwają już kilka miesięcy. Widowisko artystyczne pod nazwą Stulecie w 100 minut zapowiada się zatem profesjonalnie. Ma to być połączenie krótkich fragmentów filmowych, piosenek, a także wierszy. 11 listopada mamy jeszcze jedną uroczystość. Pamiętajcie Państwo, że z inicjatywy prezydenta miasta i Rady Miasta został ufundowany Marsz Niepodległości i właśnie 11 listopada chcemy go uroczyście odsłonić. Zapraszamy tutaj na godzinę 16:30. Marsz Niepodległości stanął w Parku Miejskim w Ostrowcu Świętokrzyskim. 11 listopada ostrowczanie będą mieli do wyboru wiele różnych patriotycznych wydarzeń, tak aby ten dzień w ich pamięci pozostał na długo.